Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z Michałem Szczerbą, posłem Koalicji Obywatelskiej o aferze respiratorowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Od jakiegoś czasu prokuratura regionalna w Lublinie dysponuje informacją, że handlarz bronią zamieszany w aferę respiratorową nie żyje. Jak pan to skomentuje? No, my to sprawdzaliśmy z posłem Jońskim, tę sytuację. Zadając pytania prokuraturze regionalnej, prokuratorowi generalnemu, ale również komendantowi głównego policji. I komendant główny policji, generał Szymczyk, jako pierwszy odpowiedział nam na to pytanie, informując, że handlarz bronią, czyli Andrzej Zdebski, nie żyje. Tę informację przyjmujemy do wiadomości, ale to nie oznacza, że ta sprawa jest skończona, ponieważ chodzi o dziesiątki milionów złotych, które zostały przejęte przez handlarza bronią i nigdy do Ministerstwa Zdrowia nie wróciły. Właśnie. Andrzej i według służb albańskich poszukiwany handlarz bronią Andrzej i zmarł 20 czerwca 2022 roku. Dlaczego polskie służby ukrywały to tak długo przed opinią społeczną? Nie mam pojęcia. Tę sprawę chcemy również rozpoznać. To nie jest osoba, która jest anonimowa. Pierwsze dlatego, że 21 marca tego roku po naszej interwencji z posłem Jońskim, po tym jak zgłosiliśmy do prokuratury informację, że nie tylko nie zostały zwrócone środki, które były przedpłatą za respiratory, które nie dotarły, ale również te respiratory, które były dostarczane, czy to do Ministerstwa Zdrowia, czy to do innych instytucji, spółek Skarbu Państwa, chociażby takich jak KGHM, po dostarczeniu tego sprzętu handlarz bronią wystawiał faktury, podając nieprawidłową, niezgodną z prawem stawkę VAT-u zamiast 8% stawkę zerową. I w wyniku tego naszego zawiadomienia, w wyniku potwierdzenia, że prawidłowa stawka VAT-u dla urządzeń medycznych jest 8%. Prokuratura wszczęła śledztwo, postanowiła postawić zarzuty handlarzowi bronią, ale robiła to opieszale, robiła to w taki sposób, w naszej opinii, żeby tych zarzutów nigdy handlarz bronią nie usłyszał. Powiedział pan, że sprawa nie jest skończona. Ministerstwo Zdrowia w wyniku interesów zmarłym straciło 50 milionów złotych. Co służby powinny zrobić z tą sprawą w sytuacji, gdy poszukiwany zmarł? Po pierwsze, był wystawiony list gończy, jak powiedziałem. Po wielu miesiącach nieudolności, po wielu miesiącach zaniedbań prokuratury, organów ścigania szeroko rozumianych, ten list gończy został wystawiony, co oznacza, że ta osoba powinna być ścigana i w kraju, i za granicą. Pytanie jest następujące, czy była ścigana? Czy list gończy był wystawiony, tak powiem, dla picu? Czy list gończy był wystawiony po to, żeby dopaść osobę, której dotyczy sprawa i postawić jej określone zarzuty, poważne zarzuty, bo kwota, jaką jest winna fiskusowi, to jest kwota około 10 milionów złotych. Jeżeli to są pieniądze z VAT-u, który nie znalazł się w Skarbie Państwa, w budżecie państwa, no to jest zbrodnia VAT-owska. Więc pytanie jest pierwsze, bardzo kluczowe. Czy i co zrobiła prokuratura, policja, tu w kraju, ale również na forum międzynarodowym, bo jeżeli była informacja, że 9 grudnia handlarz bronią opuścił Polskę, to pytanie, w jaki sposób go szukano poza granicami RP? A w pana ocenie, w obecnej sytuacji, kto powinien Polsce zwrócić pieniądze za respiratory? Kto powinien zwrócić pieniądze za respiratory? No liczyłem na to, że zwróci je handlarz bronią. Handlarz bronią zwróci je
dzięki temu, że państwo PiS dało mu zarobić dziesiątki milionów złotych w 2020 roku, otworzyło przed nim drzwi Ministerstwa Zdrowia, Orlenu, KGHM-u, dzięki czemu wiemy, że zysk firmy w 2020 roku wyniósł ponad 20 milionów złotych. Obroty to było według deklaracji, którą on sam złożył do Krajowego Rejestru Skarbowego w sprawozdaniu za rok 2020, to było blisko 170 milionów przychodu, więc handlarz bronią miał pieniądze. Handlarz bronią według naszych informacji miał również znaczący majątek osobisty. I jako członek zarządu spółki ponosił również odpowiedzialność majątkiem własnym za błędne decyzje, za nieprawidłowe decyzje, za decyzje, które były na szkodę Skarbu Państwa. W związku z powyższym było z czego ściągać te środki, a w szczególności, nie wchodząc w detale, był taki moment między lipcem a październikiem, a listopadem 2020 roku, kiedy Ministerstwo Zdrowia nie wykonało kompletnie nic. Nie uruchomiło chociażby prokuratorii generalnej RP, nie złożyło pozwu do sądu o zabezpieczenie majątku handlarza bronią. To był czas, ten czas, kiedy handlarz bronią wyprowadzał pieniądze, czyścił swoje konta, na których były środki ministerstwa, ale również kończył swoje interesy z innymi spółkami państwa PiS. A w pana ocenie, dlaczego właśnie instrumenty, aparaty rządu Zjednoczonej Prawicy nie zareagowały w odpowiednim czasie? Ponieważ to państwo pisowskie, Morawiecki i spółka są odpowiedzialni za tę sytuację. I my udowadniamy to z posłem Jońskim każdego dnia, każdego tygodnia. Udowadnialiśmy to kontrolami poselskimi. Udowadnia to również Najwyższa Izba Kontroli, która działa również w oparciu o nasze wnioski, że w tej aferze, bo to jest jedna z największych afer wolnej Polski, afera respiratorowa, na równi winne są władze publiczne, w szczególności ministrowie, wiceministrowie zdrowia, którzy ostatecznie podejmowali te decyzje i podpisywali umowy. Są służby, które autoryzowały tego typu transakcje. Jest mózg całej operacji, czyli premier Morawiecki, co, jak pokazują maile Dworczyka, był decydentem w tej sprawie, który wydawał ostateczne zgody. W ostatniej konferencji prasowej zapowiedział pan razem z posłem Dariuszem Jońskim, że oczekujecie informacji w sprawie śmierci poszukiwanego. Czy sądzi pan, że służby przedstawią jakieś sprawozdanie w tej sprawie oraz działań, które zostały podjęte w sprawie Andrzeja I? No, nie tylko czekamy, ale też aktywnie w tym kierunku działamy. Przede wszystkim to my pozyskaliśmy dla opinii publicznej, dla państwa, dla obywateli informację, że handlarz bronią nie żyje. Nikt inny nie przedstawił tego, nikt o to w tej sprawie nie działał. Były oczywiście przypuszczenia medialne, które zostały potwierdzone przez nas pismem komendanta głównego policji po przeprowadzonej interwencji. To jest pierwsza rzecz, ale również w tym momencie dopytujemy w trzech resortach: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji, Policja, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, ARES, również jeśli chodzi o służby dyplomatyczne, konsularne, MSZ, jak ta historia wyglądała, bo to jest kluczowe, na co pan zwrócił również uwagę. Jak to jest możliwe, że państwo PiS nabrało wody w usta, włożyło swoją głowę w piach i udawało przed nami wszystkimi, podatnikami, że ktoś zmarł, kto nie oddał pieniędzy przynależnych polskim pacjentom. To są pieniądze, nasze pieniądze. My płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tych pieniędzy powinien być sprzęt, który zasili polskie szpitale w nowoczesne
urządzenia, które ratują życie. Było wiele takich przypadków pandemii, kiedy dla kogoś nie starczyło respiratora. Ludzie po prostu umierali w karetkach. Ja chcę rozliczenia tej sprawy, ja chcę rozliczenia pandemii i chcę rozliczenia z posłem Jońskim tej afery, bo w tej sprawie nie tylko chodzi o pieniądze, chodzi również o setki, tysiące Polek i Polaków, które nie otrzymały należnej im pomocy. I właśnie tutaj zadałbym takie pytanie. Jedna kwestia to odpowiedzialność zmarłego handlarza bronią, ale kto w Pana ocenie z przedstawicieli obozu rządzącego powinien ponieść odpowiedzialność karną za aferę respiratorową w sytuacji, w której NIK wniósł zawiadomienie o możliwość popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych do prokuratury? Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba ten rząd wyrzucić na śmietnik, bo to są nieudacznicy, ale jak okazało się również złodzieje, przynajmniej pomagierzy złodziei, którzy wyprowadzali pieniądze z budżetu państwa, z Ministerstwa Zdrowia, później te pieniądze gdzieś ginęły. Więc to jest pierwsza sprawa, to jest jako zobowiązanie dla nas wszystkich obywatelek, obywateli, żeby brać udział w wyborach i tę władzę odrzucić. Również odrzucić po to, żeby oni mogli odpowiedzieć przed niezależnymi organami ścigania, a ostatecznie przed niezawisłym sądem. I to im gwarantujemy. Gwarantujemy im prawo do adwokata, gwarantujemy prawo do uczciwego procesu i do uczciwego postępowania prokuratorskiego. Dopóki nie będzie zmiany władzy, te wszystkie elementy nie zostaną zrealizowane. Ale oczywiście będą też odpowiedzialności indywidualne, bo przecież ktoś podpisał umowę, ktoś nie egzekwował tej umowy, ktoś nie reagował na czas, kiedy ona nie była wykonywana, ktoś nie zawiadomił prokuratorii generalnej RP, która mogła wcześniej zabezpieczyć konta, zabezpieczyć nieruchomości, zabezpieczyć sprzęt. To był ten czas, który handlarz bronią całkowicie wykorzystał. Ktoś pozwolił na ucieczkę w grudniu 2020 roku, ktoś przez 2021 rok nie próbował go doprowadzić przed oblicze prokuratury i postawić mu zarzutów. Ktoś wydał list gończy, który nie był wykonywany, czyli była świadomość prawdopodobnie, że on przebywa tam, gdzie przebywał. Natomiast nikt nie próbował go ściągnąć chociażby w formie ekstradycji do Polski. Więc ta skala zaniechań jest tak duża, że w mojej opinii i pewnie posła Jońskiego najlepsze rozwiązanie byłaby komisja śledcza. Nam zależy nie tylko na tym, żeby osądzić tą sprawę, żeby winni poszli siedzieć, żeby majątek handlarza się odnalazł i jego firmy i wrócił do Skarbu Państwa, do nas wszystkich, ale również chodzi o to, żebyśmy zobaczyli mechanizmy korupcji, mechanizmy nieprawości państwa PiS, żeby żadna władza, czy to będzie PiS-owska, czy jakakolwiek inna, nie powtarzała tych błędów i żeby społeczeństwo mogło na czas zareagować. Na kulisy afer rzucają maile Dworczyka, z których wynika, że premier wiedział o całej sprawie. I jak pan to skomentuje? Premier nie tylko wiedział o całej sprawie, premier był mózgiem tej sprawy. I premier ma dokładną wiedzę i przecież jak państwo widzieliście te maile, no to coś pojawia nazwisko, pan Andrzej Izdebski. I premier nie pyta, halo, moi współpracownicy, panie ministrze Dworczyk, panie prezesie Kuczmierowski, który jeszcze nie był prezesem, panie prezesie Chrudziński, prezesie KGHM-u, a jeszcze tam Szumowski był, Cieszyński w tej rozmowie, on nie pytał się, kto to jest Andrzej Izdebski. On dokładnie wiedział, kim jest Andrzej Izdebski. On wiedział, że to jest były handlarz bronią, znajdujący się na czarnej liście ONZ, osoba, która w sposób cyniczny, nie respektując prawa międzynarodowego, handlowała bronią z krajami, którymi nie powinna handlować. To jest osoba również, która oszukała już kiedyś Skarb Państwa na trotylu, wzięła zaliczki, nie zrealizowała zamówienia. Więc to była osoba skończona, skompromitowana totalnie. I oni mieli pełną świadomość, że z tym człowiekiem wsiadają przy stoliku i zaczynają grać albo w swoją grę, albo w jego grę, albo to była ich wspólna gra. A pana zdaniem, zdaniem pana posła, dlaczego zdecydowali się podjąć tą grę? A ja nie wiem. Znaczy, jest wiele motywacji do działań, które mają charakter przestępczy i które są niekorzystne dla społeczeństwa. Jedną z tych cech jest chciwość.
chciwość u zarania dziejów była zawsze tą pokusą i trzeba sprawdzić ten wątek, czy na tej operacji nie było konkretne osoby, konkretne firmy, konkretne podmioty, konkretne instytucje być może wzbogaciły się w sposób nieuprawniony. W 2021 roku sprawę skomentował również prezes Jarosław Kaczyński, który pełnił wówczas stanowisko ministra do spraw bezpieczeństwa. Według prezesa PiS zakup respiratorów odbył się w sposób prawidłowy w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne. Jak pan to skomentuje? No, to było polecenie. Polecenie wydane przez wicepremiera Kaczyńskiego, nadzorującego różne instytucje państwa, w tym resorty siłowe, w tym prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości, bo zakres działania tak zwanego Komitetu Bezpieczeństwa Kaczyńskiego był bardzo szeroki. To było MSZ, to był MON, to było MSWiA, ale również Ministerstwo Sprawiedliwości. Czyli wtedy, kiedy było toczone postępowanie prokuratorskie, postępowanie przygotowawcze, a przypomnijmy, z posłem Jońskim, z tego co pamiętam, pięciokrotnie zawiadomiliśmy prokuraturę o przestępstwie urzędniczym, czyli Szumowski-Cieszyński, o przestępstwie związanym z podatkiem VAT nieuregulowanym, niezapłaconym, o tej zbrodni VAT-owskiej. Wtedy działała prokuratura, przynajmniej udawała, że działa, i toczyły się te postępowania przygotowawcze. I po jakimś zbiegiem okoliczności, po oświadczeniu Kaczyńskiego, kłamliwym, bezczelnym, chamskim, te instytucje państwa, w tym prokuratura, umarzała postępowania w tej sprawie. Między innymi takie umorzenie było w czerwcu 2021 roku. Prokuratura postanowiła, że umarza postępowanie, nie dostrzegając, że Szumowski, Cieszyński i inni urzędnicy Ministerstwa Zdrowia popełnili przestępstwo. Oczywiście ja nie przyjąłem tych argumentacji, złożyłem zażalenie w tej sprawie. Sąd przyznał mi rację, zażalenie się pisze. Jeżeli prokuratura umorzy postępowanie jeszcze raz, zostanę subsydiarnym oskarżycielem w tej sprawie, doprowadzę sprawę do końca, a Szumowski z Cieszyńskim pójdą siedzieć. Nawiązując trochę do słów pana posła, że było to polecenie, tutaj w kontekście mojego poprzedniego pytania zadałbym kolejne. Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej odkrył, że Andrzej I. współpracował z służbami PRL-u, a po 1989 miał konflikty z prawem. Dlaczego w pana ocenie rządzący zdecydowali się na współpracę z takim człowiekiem, zwłaszcza że odpowiednie instytucje i odpowiednie służby są w stanie sprawdzić człowieka, z którym resort zdrowia zdecydowałby się na współpracę? No przede wszystkim, no właśnie, pytanie, czy wola współpracy wyszła od państwa PiS, jego funkcjonariuszy, a być może służb, czy też wyszło od samego Izdebskiego. Ta kwestia musi być wyjaśniona, tego nie wiemy. Na pewno był osobą skończoną, w tym sensie, że żadna instytucja państwa nie współpracowałaby z nim. Zresztą widzieliśmy jego sprawozdania finansowe, jego spółki, tej słynnej spółki EIK z Lublina za rok 2018 to była strata. Za rok 2019 to był zysk na poziomie 90 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że dogorywał. Ta aktywność gospodarcza dogorywała. I pytanie, po co wskrzesili Izdebskiego, po co wskrzesili handlarza bronią? Być może był to jakiś szantaż wobec niego, żeby nie dochodzić tych utraconych kwot z tego nieudanego zakupu trotylu przez jedną spółkę z szerokiej branży zbrojeniowej Nitrochemu. To jest spółka z Kujawsko-Pomorskiego. On tam po prostu dostał zaliczki, nie zrealizował zamówienia i nikt go nie ścigał. Być może się dogadano, my cię nie ścigamy, a ty wtedy, kiedy będziemy potrzebować, zrobisz z nami jakiś interes. I my musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy. Nikt tutaj nie rzuca jakichkolwiek oskarżeń. My formułujemy hipotezy, które muszą być zweryfikowane przez instytucje państwa. Jeżeli nie będą weryfikowane teraz, to gwarantujemy tym wszystkim prokuratorom, śledczym, innym,
i służbom specjalnym, że zostaną zweryfikowane za rok. Wracając jeszcze do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z 2021 roku, że wszystkie te procedury zostały zachowane, tutaj zadałbym na sam koniec już tylko takie jedno pytanie. Czy w Pana ocenie Jarosław Kaczyński powinien usłyszeć zarzuty w sprawie afery respiratorowej? Na pewno okoliczności wydania tego oświadczenia, jego treść powinna być wyjaśniona. Być może jest tak, że w sposób świadomy Kaczyński potwierdził nieprawdę. No, publiczne potwierdzenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Więc jeżeli udowodnimy, że Kaczyński wiedział, że było przestępstwo, było oszustwo, że był jakiś wątek korupcyjny, albo po prostu nieudolność państwa, które nie sprawdziła kontrahenta i wiedział i miał wiedzę w tym zakresie, a mimo tego wydał oświadczenie, kuriozalne oświadczenie, takie oświadczenia w demokratycznych państwach prawa się po prostu nie wydaje, bo są od tego instytucje, prokuratura, sąd, żeby takie okoliczności badać, a następnie wydawać wyroki. Nie, Kaczyński wolał przed prokuratorem, przed sądem takie oświadczenie złożyć. Dlaczego takie oświadczenie złożył? Powiedział, że cała góra pisowska jest umoczona w tą sprawę, że na czele tej afery stoi Mateusz Morawiecki, że dotyka ona wielu osób w PiS-ie i trzeba uciszyć sprawę, trzeba zdyscyplinować służby i śledczych, żeby tą sprawą zbyt bardzo się nie interesowali, bo on w tej sprawie ma określony pogląd. Pytanie, czy Kaczyński odpowie za tą sprawę? Tak, myślę, że będzie taki moment, że to oświadczenie będzie mogło być również formą zarzutu wobec niego. Bardzo dziękuję za rozmowę.